W minioną sobotę pod nowosądeckim ratuszem zebrali się kibice Sandecji. To protest przeciwko decyzjom władz miasta dotyczącym unieważnienia przetargu na budowę miejskiego stadionu. Przypomnijmy, cała procedura przetargowa ruszyła w sierpniu ubiegłego roku. To dawało nadzieję, że przysłowiowa pierwsza łopata zostanie wbita w sierpniu bieżącego roku. Niestety od rozstrzygnięcia przetargu odwołała się najpierw jedna, później kolejna firma. Krajowa Izba Odwoławcza w obu przypadkach odwołania uznała. W rezultacie wykonawcą stadionu może być firma Strabag, oferująca swoje usługi za nieco ponad 60 milionów złotych, lub przetarg trzeba będzie unieważnić. I właśnie do takiego rozwiązania, jak wynika z wypowiedzi dla radia RDN Nowy Sącz, przychyla się prezydent Ludomir Handzel. To wywołało ogromny sprzeciw środowiska kibiców Sandecji. Uważają oni bowiem, że nowy przetarg nie dość, że mocno opóźni budowę stadionu, to jeszcze nie daje gwarancji, że wykonawca zaproponuje za jego budowę cenę niższą niż 60 milionów złotych. Była jednak cały czas utrzymywanie tego, że to będzie stadion na 8 tysięcy, czwartej bądź trzeciej kategorii UEFA, w zależności od tego, jakie tam będą środki i możliwości. Natomiast tu się nagle okazuje sytuacja, że mamy że okroili nam stadion z dwóch trybun, zostajemy przy 4,5 tysiącach i oferta za 60 milionów okazuje się, że jest za wysoka. Jaką my jako kibice mamy gwarancję tego, że kolejne oferty będą na tym samym poziomie 50, 45 czy tam 52 milionów? Żadnych. I nikt nam tej gwarancji nie może dać. Może się okazać, że kolejna oferta będzie 65 milionów złotych i co wtedy? I zostaniemy bez niczego. W trakcie protestu kibice nieśli transparenty z napisami: Handzel, kłamco, zapomniałeś, jaki stadion obiecałeś, oraz koalicjo nieudaczników, to wy stadion blokujecie, przy wyborach oberwiecie. Co ciekawe, podobny protest miał miejsce w styczniu 2018 roku, także po odwołanym przetargu. Ówczesny prezydent miasta Ryszard Nowak swoją decyzję argumentował względami finansowymi. Jedyna zgłoszona oferta opiewała wówczas na sumę 60 milionów złotych, miasto przeznaczyło na ten cel o 10 milionów mniej. Historia zatoczyła koło.